nas nie widzi. Jak się to wszystko zacznie? Co się stanie? Wracam tutaj coraz częściej. Przychodzę nocami z daleka. Czasem nawet w dzień. Ja też niedługo wyjadę w świat. Ja wszystko wiem. A co mnie czeka w życiu? Może i to wiem. Ale nie wolno mi tego zdradzić. Lepiej nie wiedzieć. Zostawiłem czapkę w przedziale. Muszę już iść. Taka cała wyszywana? Nie zginie. Już pan jej nigdy nie zmieni na inną. Co się stało, Zosiu? Z poczty. Człowiek przyniósł telegram. Gdzie ten telegram? A widzisz? Miałam przeczucie. Śnił mi się pociąg. Taki pociąg, który jechał, wiesz, wprost po ziemi, nie po szynach. Podpisz panu kwit. Proszę wpisać dokładną godzinę. Il faut quelque chose à cet homme pour sa fatigue. Oui, donne-lui son contrôle. Nic mi nie mówisz, że ojciec pisze, przyjeżdżamy, a nie przyjeżdżam. Nie zauważyłam, tak się cieszę. Bywał Louis Donner z Lotti. Oh, tu aimes dorloter les gens. Maman. 50, ça suffit. Ça suffit. Oui, c'est tout. Et moi, je vous remercie, mesdames. Je vous souhaite une bonne nuit. Merci pour le pourboire. J'essaierai faire une grande fortune. Je m'excuse. Może się w niej zakocham? Co, jak myślisz? Może zakocham się nieszczęśliwie i potem umrę z miłości? Ach, to pan przyniósł wczoraj telegram? Dostałem od pani 50 groszy. Nie myślałam zrobić panu przykrości. Wyszło tak jakoś machinalnie. Ale ja się wcale nie obraziłem. Zachowam pieniążek na pamiątkę, można? Sama nie wiem, czy to wypada. Co myślisz, Zuza? Ten. Przepraszam, że tak tu stanąłem. Nie wiedziałem, że pani siedzą w tym przedziale. Ależ proszę bardzo. Może pan nawet usiąść na wolnej ławce. Dziękuję, nie warto. Za chwilę będzie nasz przystanek. Przewieje pana. Dlaczego nigdy dotąd pani nie widziałem? Jeździ pani pociągiem do szkoły dopiero od ferii wielkanocnych? Jeżdżę od półtora roku. To niemożliwe. Widzę panią pierwszy raz w pociągu. W ogóle pierwszy raz w życiu zobaczyłem panią wczoraj. Zupełnie możliwe. Kilka razy nawet potrącił mnie pan w przejściu. Zimą obrzuciliście nas śnieżkami na przystanku. Nie, jednak niemożliwe. Na pewno bym panią zapamiętał. A jednak? Przeżyję to jakoś. Dlaczego pani tak powiedziała? Przecież to nieprawda. Że przeżyję? Nie, że nie zwróciłem uwagi. O, za chwilę już przystanek. Przestań, Polonia!
do zobaczenia. To na nią czekałeś, frajerze. Obserwowałem cię całą drogę. Która ci się podoba? Pewnie Alina. W ogóle nie mam pojęcia, czy mi się ktoś podoba. Może trochę medycyna. Założymy się? Że co? Że ona ma cię już w kieszeni. Kto? Alina. Brzydkie imię. Potem wyda ci się piękne. Dlaczego ty się do mnie przyczepiłeś? Może jesteś zazdrosny? Może jestem. Założymy się? O co? O niewiadome. Jeżeli wygram, będę mógł coś zażądać od ciebie. Lofka, ty się w niej podkochujesz, Lew Tygrysowicz. Sam mówiłeś, że widujesz ją dopiero od kilku dni. Ona twierdzi, że mieszka tu już półtora roku. Czy to prawda? Może i prawda. Przecinamy zakład? Co ja mogę wygrać od ciebie? To co ja od ciebie? Daj grabę. Co będzie, to będzie. Zakład stoi. Daj mi wejść. Nie rób trudności. Trudno. Albo mnie zjesz, albo będę żył długo i szczęśliwie. Koniec. Boże, co ona robi? Wszystko na nic. Wszystko na nic. Zapal światło z powrotem. Co ci szkodzi? Nic nie stracisz. No słyszysz? Zapal natychmiast. Rozkazuję ci z całej mocy. Pierwszy i ostatni raz w życiu. Żegnaj, przyjacielu. Lex? Lex, do nogi! Co tu się dzieje? Kto jest w ogrodzie? Zobaczysz, ty łajdaku, on tam ciebie chyzlą na smalec. Kto tu? Przepraszam, zmyliłem drogę. A kogo pan szuka? Chciałem wyjść na ulicę, która prowadzi do cmentarza. Nie, tędy pan nie wyjdzie na cmentarz. Tędy wyjdzie pan na działki wojskowe. Matka umarła na obcej ziemi. Chciała umrzeć tu,
Chciała spojrzeć na tym cmentarzu koło kościoła na stoku leśnym. Ale tam nie ma żadnego cmentarza. Tam jest zwykła leśna polana. Tak, racja. Tam jeszcze nie ma cmentarza. Powstanie dopiero w końcu wojny. A nie podprowadziłby mnie pan trochę, panie Wiciu? Słyszę gdzieś radio. A pan? Skąd pan mnie zna? Znałem kiedyś, a teraz już ledwo pamiętam. No niech pan prowadzi z laski swojej. A ja dziś zakochałem się i odkochałem. Pamiętam, tak. Będziecie się kochali straszliwie aż do... Aż do czego? Sam zobaczysz. To już niedługo. Skąd pan pamięta? Pamiętam z mojej pamięci. Jest tu poziomek. Niedługo będą dojrzewać. A kim pan jest? Przyszedł Wiciu, żeby cię zbadać. Ale nic mi nie jest, naprawdę. Ja napiłam się ziółek. Do jutra mi przejdzie. No dalej. Usiądź na łóżku. No co? Przynieś jakiś zegarek z sekundnikiem. Nie chcesz jutro iść do budy? Daj rękę. Ona nie ma gorączki. To niemożliwe. Przed wieczorem buzowała jak piec. Ona prosiła, żeby cię tu zawołać. Ja wcale nie prosiłam. Widzisz? Już kłamie. Dalej, podnoś koszulę niemieckie na sienie. Ja nie podniosę. Ale tam, berlińskie ceregiele. Nie chcę. Bohorn! Pleców się wstydzisz. No. Badaj. Nic nie słyszę. No i co? No i nic, to wszystko obce. Co? Nic, chyba jest wszystko w porządku. Wszystko w porządku? To znaczy, że jest zdrowa? Tak wygląda. Przecież dobrze wiesz. To po co chciałaś lekarza? Jesteś idiota! Dureń! Straszny cham! No wiesz? Jesteś cham! Straszny niemiecki bydlak! Co za bezczelność! Ona śmie mi wymyślać od Niemców! Bądź posłuszna moim rozkazom. Jestem wrednym, samolubnym, piekielnie zimnym osobnikiem. Jeśli zdobyłem się na taki czyn, musisz natychmiast wykonać moje polecenie. Słuchaj. Masz w tej chwili wstać i przyjść tu do mnie. Specjalnie dla ciebie zwagarowałem dzisiaj. Liczę do 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7,5. 8. 8 1/4. Ostatni raz rozkazuję ci przyjść do mnie. Jeśli nie przyjdziesz, będziesz tego żałowała całe życie.
No dobra, proszę bardzo. Mogę nie rozkazywać. Niech będzie. Więc błagam z całej siły, z całej wewnętrznej mocy modlę się, żebyś usłuchała i przyszła. A jeśli nie, to tak cię przeklnę, że zobaczysz. Dzień dobry. Dzień dobry. Wzywał mnie pan, więc jestem. Ale ja naprawdę nie chciałem. Jak to? Przecież odczuwałam wyraźnie takie fluidy. No i musiałam zwagarować. To jakaś pomyłka. Wiem, że pan nie chciał. Odniosłam po prostu książkę. Jaką książkę? Knipa od chemii. Poznaje pan? Nie. Chyba nie bardzo. Naprawdę nie wiem. Na tytułowej stronie jest pana podpis. Możliwe, nie pamiętam. Bardzo dziękuję za fatygę. Wie pan? A ja jednak miałam wrażenie, że czekał pan na mnie. Słowo daję. I nawet chyba śniłam pana dzisiejszej nocy. Dobrze, już nie pamiętam jak, ale śniłam na pewno. To jakaś pomyłka. Już pan wspominał o pomyłce, ale ja jestem wspaniałym medium. Naprawdę coś tu musiało być, nie uważa pan? Źle się czułem i zwolniłem się z dwóch ostatnich lekcji. To dlaczego ja trafiłam na górę zamkową? Nigdy tu nie przychodzę. Ja też właściwie nie przychodzę. Widzi pan? Jednak dziwne. Prawda, dziwne. A mogę tu chwileczkę posiedzieć, bo bardzo się zjajałam. Oczywiście, z przyjemnością. Czy pan naprawdę nie zauważył mnie przez półtora roku? Jestem mocno zajęty, dużo pracuję. Chcę iść na medycynę. Ach tak. Mój ojciec też jest lekarzem. A co studiuje jej kuzyn? Prawo. Chodził na prawo, bo teraz przerwał studia. Przerwał studia? Taka romantyczna tragedia. Miłosna. Przecież ja jestem egocentryk. Słucham? Nie, nic. Ale proszę mi nie wierzyć. Tak naprawdę to ja nie odczuwałam żadnych fluidów. Po prostu nawiałam z lekcji. Często to robię. Szkoda. Pewnie, że szkoda. Bo pan mi się kiedyś bardzo podobał. Ja? Ja się podobałem? Tak. Ale to było dawno, na samym początku, przeszło rok temu. Szkoda. Nie ma czego żałować. Ja jestem prawdziwym potworem egocentrycznym, zakochanym w sobie. To tak jak ja. Niemożliwe. Naprawdę. Ciekawe. Na pewno zamęczylibyśmy siebie nawzajem. Szczęściem to już nieaktualne. Dlaczego nieaktualne? Pani sama powiedziała. Powiedziałam, żeby zrobić przykrość. Naprawdę? Oczywiście. Robienie przykrości to moja specjalność. A gdzie pan zgubił swoją książkę? Gdzie pani znalazła? Nigdzie nie znalazłam. Po prostu pies przyniósł rano, kiedy wychodziłam do pociągu. Wieje tak bardzo. Może zejdziemy do miasta? Dobrze, zejdźmy. Tylko, żeby nas ktoś ze szkoły nie nakrył. Nie nakryję, mam szczęście. Dobrze jest mieć szczęście. Dobrze i niedobrze. Dlaczego niedobrze? Bo trzeba płacić. A jak pani myśli płacić? Zapłacę raz, ale bardzo wysoką cenę. Po prostu młodo umrę. Wszyscy chcą młodo umierać, teraz taka moda. Pan też? Właściwie też, ale jeszcze nie mogę. Mam parę spraw do załatwienia. Pokażę pani piękne miejsce. Rzeczywiście ładnie tu. Chciałam się trochę. Jezus Maria, jak ona ładna. Całe szczęście, że jestem zimny, wyrachowany i bez skrzyny sentymentów. Powiedział pan znowu, jestem zimny, wyrachowany? Ależ skąd, nic nie mówiłem. Odczytałam to z ruchu warg. Pan musi ze mną uważać. Dobrze, będę uważał. A czy pan wie, że ja lody bardzo lubię? Ale ja nie jem lodów, bardzo przepraszam. No niech się pan nie wygłupia, już mi ciekną po rękach. Za żadne skarby. Bo rzucę nimi w pana. Widzi pani, życie to chyba jednak nie najgorsza rzecz. Może i nie najgorsza,
Łatwo zmieniam zdanie, musi pan o tym pamiętać. Będę pamiętał. A co pan sobie teraz myśli? Oczywiście o pani. Nie warto. Przepraszam. Nie szkodzi. Strasznie późno muszę iść, a pan? Powinienem zostać, ale odprowadzę panią kawałek. Zdaje się, że się wygłupiłem. Nic nie szkodzi, zdarza się. Nawet ludziom o lodowatych sercach. Pani chce już wracać? Nie chcę, ale muszę. Do widzenia. Do widzenia. Musi się odwrócić. Na dobrą wróżbę. I błogosławi owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nas grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maria, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławiona Może przeszkodziliśmy? Ale skąd? Właśnie skończyłem lekcję. Poznajcie się. To mój kuzyn Sylwek, a to pan Wicio. Bardzo mi przyjemnie. Jeszcze się okaże. Proszę na niego nie zwracać uwagi, on już zawsze taki. Co, długo będziemy wisieć na płocie? Panie Wiciu, przejedzie się pan z nami nad rzekę? Mogę się przejechać, ale nie mam roweru. Nic nie szkodzi, ja siądę na ramię, a pan na siodełku. Chyba da pan radę. Spróbuję. Pies. Wolałbym, żeby nie do nogi. Niech pan tak nie będzie, zatyka mnie powietrze. Proszę bardzo, mogę jechać wolniej. Pan się na mnie gniewa? Ależ skąd? Dlaczego to pani przyszło do głowy? Połóżmy rowery, będzie na czym usiąść. Chciałam was poznać. Pani idzie na medycynę? Tak, wybieram się na medycynę. Będzie pan leczyć burżujów? Burżujów, jeśli się zdarzą, ale przede wszystkim ubogich. Zacznie pan od biednych. Skończy na bogatych. Może się rozgrzejemy? Chce pan spróbować się na rękę? Jeśli ma pan ochotę. Ochotę to mam, ale czy pan ma odwagę? Dobrze, tylko o to, ja lubię hazard. Szanuję hazardzistów, młody człowieku. Może więc o Alinę? Nie pozwalam, słyszycie? Odejdź, dzieci, no to męskie sprawy. Na tym kamieniu będzie dobrze? Tak, będzie dobrze. Ale ja nie chcę. Nie lubię głupich zakładów. Panie Witku, niech pan będzie rozsądny. Panie Witku, proszę natychmiast wrócić do mnie. Bo pan pożałuje. Mówmy sobie po ludzku, na ty. Jesteś, brachu, gotów? Jestem gotów. Ah!
Ale sukin kot ma grabę. Popękały mi kostki, niech skonam. Przepraszam, paniczu. No dobra, wygrałeś. Ona jest twoja. A czy mnie ktoś pytał o zdanie? Nie lękaj się. Nie walczyłem o ciebie. O kogo? O nikogo. O nic. A może by tak połknąć te wszystkie proszki od razu i spać długo do sądu ostatecznego. Samobójstwo to straszny grzech. Jaki grzech? A jak się nie ma ochoty do życia, po co się męczyć? To większy grzech. Nic nie wiemy. A jeśli nie wiemy, to lepiej słuchać się natury, przyrody, czyli strach. Strach żyć, strach odebrać sobie życie. Może kiedyś będzie można złożyć umotywowane podanie i uzyskać bon na śmierć w miejskim szpitalu. Tobie jest źle? Wcale nie powiedziałem, że jest mi źle. Przestań obmacywać, gówniarzu! Ja... z sympatii, pulpeciku. Odejdź, bo dam w zęby. Ciągle w kółko to samo. Ty powiedziałeś kiedyś kobiecie miłe słowo! A czy ty powiedziałeś kiedy kobiecie, że ją kochasz? Że miłujesz do zwariowania? Przecież mogę powiedzieć. No, to powiedz. Do pani to powiedzieć? A choćby do mnie. Kiedy oni wszyscy słuchają. No właśnie, niech słuchają. Nie będzie żadnej wojny. Mówiono. Kto się z kim będzie bił? Ja z Englem? A może Engel z Lowką? Engel, będziemy walczyć ze sobą? Będziemy żyli długo i szczęśliwie. Aż do samej śmierci. Jak myślicie? Dożyjemy 2000 roku? Nie będzie żadnej wojny. Jaki piękny, jaki dziwny wieczór. Strasznie wielkie stado ptaków wisi nad miastem. A wy jeszcze jesteście. Nie ma rady. Trzeba iść spać. Wam to dobrze. A gdzie są moje proszki? Były tu przed chwilą. Jakże ja zasnę bez swojej ambrozji? Gdzieś tu były na stole. Nie wziął moich proszków? Po co nam proszki? My śpimy jak w letargu do samego rana. Jutro kupimy nowe. Byle tylko noc przeczekać. Co te proszki? Będę spać, czy nie? Wszystko jedno? To dlaczego płaczesz? A bo ja wiem. Płaczę już! Znowu wiosna. I to tylko jakaś nijak. Bo i rok zwykły. 1939. Zupełnie nie do zapamiętania. Dobranoc, kochani. Dobranoc. Witka, a ty zasypiasz bez proszków? Zasypiam. Ja nie mogę zasnąć bez mojej ambrozji. Ojej. Dobranoc. Servus. Greta. Kochaj!
kocham! Czy to ty, Rex? Dlaczego mnie szpiegujesz? Było coś takiego. Nie zaprę się. Jednak dokładnie, synku, nie przypomnę. Zakochałem się, dziadku. No dobrze, już dobrze. Od tego jeszcze nikt nie umarł. A może ja pierwszy? Dlaczego ty mnie męczysz? Ja męczę? Ty sam się męczysz. Mogę odprowadzić cię do pociągu? Jeśli chcesz. Ja mogę ci to wszystko objaśnić. Tobie. Tę grę własnej ambicji. Stopniowanie jakiejś autosugestii. Podświadome naśladownictwo przeczytanych lub obejrzanych w kinie zdarzeń, które bierzesz za... Za co? Sam dobrze wiesz, za co. Boisz się powiedzieć miłość. To wielkie słowo. Na pewno nie użyję go nigdy w życiu. Ich bin Gott. Nic nie widzisz? Nie widzisz mojej rozbitej głowy? Rozwaliłem sobie łeb dla ciebie i przez ciebie. Nie pleć głupstw. Tracisz poczucie humoru. Servus, Witek. Servus. Mogę sobie na to pozwolić. Nie mamy świadków. Ależ ty się boisz śmieszności. Będziesz się bał do końca życia. Jaka ty jesteś naprawdę? Przecież wiesz. Skąd mam wiedzieć? Przecież nie podglądałeś. Odprowadzisz mnie do rogu dworcowej. Ale tylko do rogu, dalej nie chcę. Wiesz, że idzie wojna? Dlaczego nic nie mówisz? No to dziękuję. Servus. Mogę? Mogę odprowadzić cię na dworzec? Chyba, że nie chcesz. Nie chcę. Servus. Servus. Musisz się ze mną umówić. Ostatni raz, to bardzo ważne. Przecież dopiero co rozeszliśmy się. Tak, ale muszę z tobą porozmawiać. Błagam, będę czekał o 6:00 pod twoim domem. Pod moim domem? Koniecznie, błagam. Już nigdy więcej o nic nie będę cię prosił. Jak chcesz. To znaczy będziesz? Będę. Ale teraz nie idź za mną. Przyrzeknij, że nie pójdziesz dalej. Dobrze, przyrzekam. Stoi tam, nie widzę. Kalna! Dobry, kiedyś!
Łazik zabierę się na trandy. No przecież, że przejdziesz do domu. Nie mogę. Boże, właściwie co się stało? Ja chyba zwariuję. Witek! Ona jest jednak chora. Byliśmy na prześwietleniu, ma powiększone serce. Dużo ludzi żyje z powiększonym sercem. Dlaczego ty jesteś dla niej taki niegrzeczny? Co ty znowu wymyśliłeś? Ja ją bardzo lubię. To dobrze. Jej nie wolno krzywdzić. A kto ją chce skrzywdzić? Słyszysz? Jej Bogu, mnie roznosi! Słyszę. Chciałam cię przeprosić. Ale za co? Za wszystko. Naprawdę, nie masz mnie za co przepraszać. No bo ty mnie traktujesz jak dziecko. Engel zawsze i wszystko robi na mój koszt. Och, Greta, to chyba niewielki koszt. Dla mnie wielki. Dlaczego mnie tu przyprowadziłaś? Nie wiem. Tak jakoś wyszło. No, co mi masz do powiedzenia? Umieram z ciekawości. Nie mogę tak od razu. Wobec tego zaczekajmy. Dla kogo pomalowałaś usta? Ja pomalowałam usta? Dla mnie czy dla kuzynka? Twoje ręce. Masz jeszcze daleką drogę przed sobą. Nie. Moja droga kończy się tu, widzisz? Przy tym krzaku kruszyny. Alina! Alina, co się stało? Alina, poczekaj! Alina, poczekaj! Tutaj musiała mi wypaść ta moneta. Jeśli ją znajdę, wszystko będzie dobrze. Tutaj mogła mi wypaść. Będę szukał do rana i znajdę. A jeśli nie znajdziesz? Szpiegujesz mnie? Może szpieguję. Zakład przegrałeś, brach. O takie rzeczy nie wolno się zakładać. Co ci się stało? Co ty taki seriozny? Przegrałeś? Musisz zapłacić. Skąd wiesz, że przegrałem? Wszyscy wiedzą. Całe miasto mówi o tobie i o Alinie. Jak chcesz, żebym zapłacił? Kopnę cię 3 razy w dupę. Lofka, ty chyba oszalałeś. Założyliśmy się. Pamiętasz? Nikomu nie powiesz o naszym zakładzie? Ja też mam swój honor. No to ładuj.
Pawka, nie udawaj! Lew Tygrysowicz! Wstawaj, słyszysz mnie nastraszyć! Wypij duszkiem, wtedy otworzy się powieka w trzecim oku. Zobaczysz to samo, ale dużo piękniej. Kiedy ja nie chcę piękniej, mi nie wystarczy jak jest. Wypij, Wiciu. Może się już nigdy nie zobaczymy. Dlaczego mamy się nie zobaczyć? Wiesz dobrze. Ja też wypiję pierwszy raz w życiu. No to zdrowie pięknych pań. Pięknych pań. Wszystkich. I tej mojej. Teraz nie pora szukać wymówek. Fakt, że skończyło się. I widzę już na trzecie oko. A we mnie coś szumi. Jedną mam prośbę, może tak przyjemnie szumi. Pierwszą od wielu lat. A co mi tam? Daj mi tę jedną niedzielę, ostatnią. Zatańczysz ze mną? A potem nie pali się. A co ze mną będzie, któż to wie? Chciałam roztrzaskać na szczęście. Żeby roztrzaskać, trzeba uderzyć z całej siły. Nie wiedziałam, że trzeba z całej siły. Co teraz będzie? Na pewno będziesz szczęśliwa. Skąd ty możesz wiedzieć? Tak mi się teraz wydaje, że wszyscy będziemy szczęśliwi. W przyszłym miesiącu wyjadę. Co to za pomysł? Ojciec, boi się woli. Ja jestem... straszna. Okropna Niemka. Ale jednocześnie nie jestem już Niemką i nigdy nią nie będę. To dla mnie za trudne. Rozsądne Niemki nie piją szklankami mocnego wina i w ogóle. Co w ogóle? W ogóle stały się różne rzeczy. Spójrz na Engla. Czy tak wygląda przyzwoity niemiecki bursz? On już nie jest Niemcem, ale nigdy nie będzie Polakiem. Wygląda? Niedobrze mi jakoś. Widzę wszystko po kawałku. Mnie też słabo. Wyjdźmy na świeże powietrze. Skończyło się. Nie wytrzymać. To mój pierwszy alkohol w życiu. Boże, dlaczego tak w kółko? Wyobrażałam sobie lepiej. Czemu nic nie mówisz? Podsumowuję swoje życie. Musisz właśnie teraz? Może umrzemy od tego wina? Może ktoś się zatruł? Nigdy bym na to nie pozwoliła. Ja bym pierwsza umarła. Pocałuj mnie. Nie chcę tak. Przepraszam. Ona jest bardzo ładna. Wcale nie brzydsza od tamtej. Ma prawie takie same piersi. Prawie taki sam brzuch. Prawie takie same uda. Prawie... Co się ze mną stało? Co się stało? Słyszysz, jak strasznie wali mi serce. Czego pan szuka? Bardzo kiepsko się czuję.
okropnie boli, ale sam nie wiem co. Dlaczego mam grzebie w naszej szufladzie? Szukam legitymacji ojca. Czyjego ojca? Twojego ojca. Była to taka legitymacja odznaczeniowa. Może pamiętasz, za żołnierską odwagę ojca na froncie białorusko-litewskim. O, taki kartonik, biały kartonik z czarnym drukiem wojennej drukarni z zamaszystym podpisem generała Szeptyckiego. Coś takiego było. Ale tu pełno rupieci i starych fotografii. Tak, nie mogę zupełnie znaleźć tych starych dokumentów z czasów niemieckich. Książeczki Arbeitsamtu, kenkarty, legitymacji partyzanckiej. Nigdy nie widziałem tych papierów. Masz rację. Ich jeszcze nie ma. Coś ciągnie mnie do tych szwargałów. Dlaczego nie widzę zdjęć ojca? Nie wiem. Była jakaś jedna fotografia paszportowa. A co stało się z innymi? Może matka zniszczyła? Pewnie się ich bała. O, tu jest zdjęcie ojca. Widzisz. Zupełnie zwykła twarz. Pełno takich na ulicy. Ja już go nie pamiętam. Czy był dobry, szlachetny, sympatyczny? Co myślał? Za czym tęsknił i kogo naprawdę kochał? Może ty potrafisz to przypomnieć? Nigdy się nie zastanawiałem. Kiedyś jeszcze zatęsknisz do ojca. Dlaczego pan do nas przychodzi? Przyjaw tobie nie budzę lęku, prawda? Może jestem takim duchem, który nikogo nie straszy, który sam siebie dręczy, szukając sensu w bezsensie. Cokolwiek bym ci teraz powiedział, nie zatrzymam ciebie i nie odwrócę twojego losu. Nic mnie teraz nie obchodzi moja przyszłość. Czy to ta z długim czarnym warkoczem? Lucia albo Renia, co zginęła od bomby? Nie, zaraz, ona nie zginęła. Wyjechała do Sztokholmu przez Litwę i wszelki słuch o niej zaginął. Ona nazywa się Alina. Tak mocno zachorowałeś? Zachorowałem, śmiertelnie zachorowałem. Pierwszy raz w życiu. Wezmę ze sobą zdjęcie ojca. Niech pan weźmie. Ale szczęście. Ale szczęście już mi nie jest potrzebne. Przepraszam panią. Dzień dobry, panno Zuzo. Proszę, tu jest miejsce. Nie, dziękuję. Ja bym chciał tylko słowo na osobności. Słucham pana. Chciałem się dowiedzieć, co się stało z Aliną. Z Aliną? Mam pilny interes. Pożyczyłem książkę, która jest mi teraz bardzo potrzebna. Niech pan zajdzie do niej. Zdaje się, leży przeziębiona. Ach tak. Nie wiedziałem. Zajdę do niej, oczywiście. Widzi pan, to dużo prościej. Proste wyjścia rzadko mi przychodzą do głowy. Ale wydaje mi się, że jej rodzice mogą być niezadowoleni. A ona? Pan sam chyba wie najlepiej. Teraz już za późno. Na co się stało? Teraz już mi wszystko jedno. Ja pokwituję. Muszę oddać do rąk własnych. Powiedziałem, że ja pokwituję. Panna Alina musi pokwitować. Restant de chambre. Compris? Ja pokwituję. To musi panu wystarczyć. Naprawdę nie mogę. Proszę mi to dać. Mnie nie wolno. Proszę mi to dać. Naprawdę, naprawdę nie wolno. Puść! Proszę mi zwrócić telegram. Przecież przyniosłeś go do nas. Daj kartkę, pokwituję. Proszę zwrócić, ja przyniosę innym razem. No co, nie potrzebujesz pokwitowania? Nie potrzebuję. To jest telegram do Aliny. Ja ci dam, szczeniaku. Żebyś mi się tu nie szwendał koło domu, bo dostaniesz porcję czarnej soli w tyłek. Proszę się liczyć ze słowami. Co? Och, ty sukinsynu. Lepiej pochwyt mu!
Ale to to przychodzić. Czy ona kazała mi coś powiedzieć? Ona nic nie mówi, ale ja i tak wszystko wiem. Dlaczego ona nie chce się ze mną umówić? Nie może. Zaraz po maturze wywiozą ją za granicę. To już za kilka dni. Tak, właściwie już za kilka dni. Co ja mam teraz robić? I tak będzie wojna. Nic mnie teraz nie obchodzi, ani wojna, ani pokój. Muszę się z nią zobaczyć, bo zwariuję. Ona pewnie uważa, że pan to wszystko zmyślił. To co z tego, że zmyśliłem? A jak to wszystko wygląda niezmyślone? Może pani potrafi powiedzieć, bo ona nie umiała. Panie Witoldzie! Panie Witoldzie! Ona chyba bardzo się męczy. Alina! Alina! Ojca i Syna i Ducha Świętego. Co, marynowany kutasie? Żyjesz jeszcze? A co do ciebie obchodzi? No pewnie trzymasz w tyłku dwie garście soli. Słuchaj, ty kochliwy marabucie. Pluń na nią i wracaj do domu. Matka pewnie coś dobrego naszykowała. A to głupi burżuje, szkoda na nich czasu. No co, nie znasz normalnych dziewczyn? Nie znam. Wstydu złama się nie masz. Żebrzesz przed tymi zdzieciałymi mieszczanami. Weź butelkę nafty i podpal pretensjonalną budę pana pułkownika. Co ci w nich tak imponuje? Przyjdzie na nich koniec, ja ci to mówię. A dlaczego ty u nich siedzisz? Na co ty czekasz? O, patrzcie, jaki zazdrosny. No dobrze, mięczaku, mam dla ciebie nowinę. Ala przyjdzie na spotkanie z tobą w południe, tam gdzie byliśmy razem nad rzeką. Zadowolony? Może chcesz się mnie pozbyć? Patrz, widzisz ją w oknie? Co ty wyrabiasz, dziecko? Czego ty się badziasz koło tego domu? Ja wiem, co robię. Wszystko będzie dobrze. Razem wrócimy, synku. Śniłam ogromny ogień. Wszystko się paliło. Cały dom, całe miasto, cały świat. Nie, ja zostanę. Wszystko będzie dobrze. Zacznę krzyczeć. Będę krzyczeć tak, że wszystkich obudzę. Ja wiem, mamo. Ja wszystko wiem.
Ale zostanę. I nie przymuszaj mnie, bo może się stać coś strasznego. Przysięgnij, że wrócisz. Przysięgam. Przyniosłam ci płaszcz. Dobrze, niech będzie płaszcz. Ale proszę iść. Proszę mnie zostawić. Co ty wyrabiasz? Do czego w końcu doprowadziłeś? Nie trzeba było ze mną zaczynać. Ja zaczynałam? To ty sobie coś uroiłeś. Teraz za późno. Na co za późno? Ty sama dobrze wiesz. Weźmiemy ślub zaraz po maturze. Jednak widzę, że oszalałeś. Moi rodzice nigdy się na to nie zgodzą. Teraz już za późno. Co on robi u was? Kto? Ten Sylwek, ten niby kuzyn, ale nie kłam, bo uduszę. Co robi? Rex! Skąd ty się tu wziąłeś, piesku? Malutki, no. Może kocha się we mnie? Nie przyglądaj mi się w ten sposób. To mnie krępuje. Teraz już za późno. Kukułko, ile lat będę jeszcze żyła? Ile lat będziemy żyli oboje? Widzisz? Nie będziemy już dłużej żyli. Daruję nam jeden rok. Pięć? Sześć? Siedem? Czterdzieści dwa, trzy, cztery. Wystarczy. Nie chcę więcej. Niepotrzebne są nam wróżby. Ja ciebie wypragnąłem, wywalczyłem. Teraz za późno. Kukułka mówi, że przed nami wiele lat życia. Gdzie ty byłeś, kiedy cię nie znała? A gdzie ty byłaś? Czekaj. Zasłonię cię. Ja umieram. Nie. To budzi się dorosłość. Gdzie byliśmy tak długo? Skąd to pamiętam? Kiedy to już przeżyłem? Nie. Poczekaj, jeszcze nie trzeba. Pęknie mi serce. Gdzie byliśmy tak długo? Uciekniemy po maturze? Do któregoś z miast uniwersyteckich. Będziesz największym lekarzem? Będziesz żoną wielkiego profesora? Może ja już kocham. Na pewno. Jak można mnie nie kochać? Dwoje najchytrzejszych ludzi w okolicy. A Sylwek? Co Sylwek? Sylwek jest na zesłaniu. Dlaczego jest na zesłaniu? Też przez grobę. Dawał korepetycje dziewczynie z liceum i zakochał się w końcu. A to była Żydówka. Kiedy ludzi już nic nie będzie dzielić? Zawsze coś będzie dzielić. Co teraz rozkażesz? Trzeba wracać, bo ojciec nas zabije. Spotkamy się w dniu ogłoszenia wyników matury.
Do widzenia, mój mężu. Do widzenia, żono. Tylko nie ścigaj mnie, muszę wrócić sama. Musi się odwrócić. Na dobrą wróżbę. Dlaczego nic nie mówisz? Nie, to niemożliwe. Ściąłeś się? Boże, odezwij się wreszcie. Oblałeś maturę. Zobacz, jaką maskę przywiózł mi ojciec. Prawdziwa wojskowa. Co teraz będzie? Nie wiem, co będzie. Przecież ty jesteś w czepku urodzony. Ja sam w to nie wierzę, ale tak jest. Ale mógłbyś zdawać w przyszłym roku jako ekstern. Nie dożyję przyszłego roku. Czy to moja wina? Ani twoja, ani moja. Czy ty mnie kochasz? Dlaczego zaczepiłeś mnie wtedy? Żałujesz teraz? Niczego nie żałuję. Ja jestem gotowa na wszystko. Co to znaczy? No właśnie. To znaczy wszystko. Ktoś nas podgląda. Gdzie? Tam, w krzakach Olszyny. To Rex. Chodź, cielaczku, pociesz nas. Otrójmy się do końca. Zabijmy siebie nawzajem, ty mnie, a ja ciebie. Nie boisz się całej wieczności przed nami? Nie boję się. Z tobą. Lepiej jest umrzeć z miłości. Tak. Lepiej zginąć z kochania. Przyjdę jutro o tej samej porze. W białej sukience. Dlaczego w białej? Weźmiemy przedtem ślub. Tak przecież wymarzyłam. Do jutra, kochany. Do ostatniego naszego popołudnia, kochana. Do ostatniej naszej chwili. Do początku nieskończoności. Nawet się nie pożegnasz? Od godziny ciebie szukamy. Co ty do ślubu zasuwasz? Daj mu spokój, to już dorosły mężczyzna, ma swoje sprawy. Witold. Witold, was macht duda! Przecież ona wyjeżdża i nie wiadomo, kiedy wróci. Greta odjeżdża? Zapomniałeś? Co się z tobą dzieje? Posłuchaj jeszcze naszego skowronka. Już nic więcej nie powiem. Zobaczycie. Rozpije się tam kornem albo monachijskim piwem, zeskandalizuje się i w końcu przymkną mnie w solidnym niemieckim domu wariatu. Was sagst du, mein Schwänchen? To ostatnia niedziela. Dzisiaj się rozstaniemy. Dzisiaj... Ona też spakowana. Kto? No, Alina. Ordynans przez cały ranek wynosił walizy do samochodu. Kiedy odjeżdża?
Dzisiaj w nocy. Uciekają do Krakowa, albo może raczej do Lwowa. Mein Gott! Mein Gott, du bist verrückt, mein Schwänchen! Komm! Komm mit, schnell! Rany boskie, jakie ciężkie! Co oni wywożą? Złe przeczucia i 5 pudów lęku. A co mi tam? Żeby cię, wilcy. Oderwałem się od tych cholernych waliz. Goodbye. Do svidania. Wracaj szybko, dziecko. Będziemy tu na ciebie czekać. Znajdziemy ci prawdziwego kawalera po wojnie. Idź, nie kracz. Komu potrzebna wojna? Nie będzie żadnej wojny. Postraszą i rozejdzie się po kościach. Wracaj, biały kurczaczku. Już jeszcze tych niedziel wiele. O, trzymajcie go! Zwariował! Na dobrą wróżbę. Ale po co mi dobra wróżba? Niech będzie dla nich, dla tych, co zostaną. Pewnie mi się przewidziało. A może jednak widziałem w tym biskupie? I sam nie wiem, po co go widziałem. Dzień dobry. Dzień dobry, mój kochany. Nie złożysz mi życzeń dziś dzień moich urodzin. A czego ci mogę życzyć? Siądź tu obok mnie. Zabrudzisz sukienkę. Już nigdy więcej nie będzie mi potrzebne. Obejmij. Kochaj mnie. Możemy się jeszcze rozmyślić. Odejdźmy teraz. I tak niedługo zaczęłoby się długotrwałe umieranie. Zejdźmy nad rzekę. Będzie potrzebna woda. Mam to w opłatku. Ja ci przyniosłem w poziomkach. Pożegnajmy się najpierw. Będziemy mieli jeszcze dużo czasu na pożegnania. Kto pierwszy? Mogę być ja. Nie, błagam, ja przecież jestem mężczyzną. Jeszcze jestem mężczyzną. Dobrze. Ale chciałabym sama ci podać. Może lepiej, żebym ja. Jeśli to grzech, wezmę na swoje sumienie. Niech to będzie z moich rąk, mężu.
Pierwsze poziomki. Skąd wiedziałeś, że tak kocham poziomki? Myślałem, że tak będzie lepiej, jeśli sam nazbieram. Wejdźmy na brzeg. Niech rzeka zostanie bezgrzeszna. Żegnaj. Ja chyba odchodzę. Żegnaj, kochana. Dziękuję ci za wszystko. Dziękuję ci za śmierć. Ja ci dziękuję, żebyś mógł wiedzieć, jak cię kocham. Jak cię kochałam. Mimo wszystko. Za wszystko. Słyszysz mnie jeszcze? Słyszę z bardzo daleka. Już za chwilę wszystko będziemy wiedzieli. Jeśli jest co wiedzieć. Teraz to i tak wszystko jedno. Śpi, kochana moja. I ty śpisz szczęśliwie, mój kochanku. Już nie ma krainy mego dzieciństwa. Żyje ona tylko we mnie i razem ze mną rozsypie się w proch którejś nadbiegającej z niecości godziny.